Krystyna? Co masz taką minę, jakbyś ducha zobaczył? No, przecież zerwaliśmy ze sobą, wyprowadziłaś się. Powiedzmy, że zrobiliśmy sobie przerwę. W końcu nie oddałam ci pierścionka, prawda? Dam ci jeszcze jedną szansę. Może zmądrzejesz. Cześć. Ty gnoju jeden! Teraz już wszystko rozumiem. To dlatego nie zrobiłeś nic, żebym wróciła. Jesteś żałosny. Super. To ja dałam mu drugą szansę. Wyciągnęłam rękę na zgodę, a on przez cały czas zabawiał się z tą lafiryndą. Co za bezczelna gnida. Nie rozumiem, co się przed chwilą wydarzyło. Ja naprawdę myślałem, że z Justyną rozstaliśmy się na dobre i, że tak powiem, za porozumieniem stron. Przecież ona się nawet do mnie nie odzywała. O co jej chodzi? Marek próbował skontaktować się z byłą narzeczoną, jednak ta nie odbierała od niego telefonu. Mężczyzna stara się nie rozmyślać w pracy nad tym zdarzeniem. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję pani. Do widzenia. No, co tam macie? Dzień dobry, panie Wiesławie. Cześć, Justyna. Wie pan, co z niego za dupek? Justyna, nie teraz. Zdradza mnie. Do tego z dłużniczką. Psa jej odkupił. Taki z niego ćwok. Justyna, nie rób scen. Ty mędok głupia, ćpunie i alkoholiku. Co? Tak. Lepiej, żeby pan wiedział, kogo pan zatrudnia. Upija się i wciąga koks. I nie przestaje pana krytykować. To wszystko kłamstwa. Justyna, chodź. Nie dotykaj mnie. Okazało się, że facet, z którym flirtowałam, ma narzeczoną. Mama powiedziała wtedy, żebym spróbowała jeszcze z Markiem, bo to dobra partia. A on co? Już znalazł sobie inną. Mam nadzieję, że teraz przynajmniej straci pracę. Wiedziałem, że nadużyłem stać, ale tym razem przeszła samą siebie. Sam sobie jestem winien, że tak długo byłem z wariatką. Nie wiem, jak ja to teraz odkręcę. Zachowanie byłej narzeczonej Marka wywołało w kancelarii komorniczej duże zamieszanie. Dlatego Wiesław zaprosił bratanka na rozmowę. Ty naprawdę bzykasz się z tą dłużniczką? To dlatego odkupiłeś jej tego psa? Nie, wtedy jeszcze nic między nami nie było. Aha, rozumiem. Ty w ogóle myślisz, co robisz? Ośmieszyłeś siebie, mnie i całą kancelarię. Niszczysz nasz wizerunek. Powinienem cię wypieprzyć na zbity pysk. To mnie wyrzuć. I tak jesteśmy nieuczciwi, mamy ludzi za nic. Tak? Liczą się tylko pieniądze. Ja nie wiem, co tu w ogóle robię. Gardzę sobą. To wynoś się stąd. Won! A żebyś wiedział. Pieprzaj. Nawet k***wa nie próbuj mnie potem przepraszać. To głupi gówniarz. Myślisz, że pozjadał wszystkie rozumy. Nigdy więcej już nie wezmę nikogo do kancelarii po znajomości. Koniec tego.